Dzień dobry. Zapewne wiecie, kim jestem. Otóż, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, to będzie on troszeczkę inny niż zwykle, ponieważ nie możemy cały czas robić tego samego. Tak więc dzisiaj mam dla was monitor. Monitor, który domyślnie idzie na Tech Polskę jako recenzja. I dzisiaj on aktualnie przyszedł. Ale jest on o tyle ciekawy, że postanowiłem o nim zrobić także odcinek na swoim kanale. Tak więc zapraszam na może nie recenzję, ale bardziej po prostu pokazanie i przedstawienie, jak bardzo charakterystyczny jest ten monitor. Tak więc zapraszam. Najśmieszniejsza sprawa jest taka, że ten monitor także jest na testy właśnie na techpolska.pl i jak pamiętacie z Instastory posiadałem wcześniej dwa monitory 27-calowe, które także były na testy i one były tak samo od tego samego agenta PR, dlatego też tamte musiałem zwrócić po okresie 2 tygodni i dzięki temu mogłem sobie zabrać teraz tego. Ale sprawy się troszeczkę pokomplikowały, ponieważ tutaj jak widzicie mamy ten 40-calowy zakrzywiony monitor, a tutaj mamy te 2x27, które powinienem oddać po okresie 2 tygodni. Ale kurier dopiero będzie na poniedziałek, więc do poniedziałku posiadam te dwa monitory i ten monitor, więc będzie teraz bardzo ciekawie. I zobaczmy, jak to będzie wyglądać na trzech monitorach. Okej. Wow! Dobra. Okej, tak więc wszystko jest już tutaj ustawione. Jest wszystko jak najbardziej spoko. Tylko jest jeden problem. Otóż widzicie, tutaj mam swój pasek Windowsa. I on jest niebieski, blado niebieski, co znaczy, że aktualnie nie jest włączone coś takiego, co się nazywa Aero. Aero właśnie jest głównie od kompozycji, od tego, że można kolorować na przykład kolory okien Windowsowych. I z jakiegoś powodu Aero nie działa. I teraz nie wiem właśnie dlaczego. No i ogólnie jeżeli chodzi o panel, to naprawdę jest to wszystko bardzo ładne. I szczerze powiedziawszy nie widać tego, że on jest tak minimalnie zakrzywiony, bo to jest tak naprawdę bardzo minimalne zakrzywienie. Ale jak najbardziej dzięki temu właśnie kąty widzenia tutaj są gorsze. Pod tym względem, że musicie siedzieć tylko w jednej idealnej pozycji właśnie na środku, bo jeżeli siedzicie na boku, to już będą wam się te kolory lekko przekłamywać, ale jeżeli siedzicie właśnie na środku, to o wiele lepiej jest na to patrzeć, ponieważ zasięg po prostu waszych oczu jest tutaj mniejszy, dzięki czemu widzicie więcej. Ale dobra, może czas przejść do jakichś gier, ponieważ to jest właśnie najważniejsza rzecz, którą trzeba zrobić. Jezus, może sobie aż czcionkę powiększyć, bo nie widzę, co tutaj jest napisane. Tak, to jest 3840x2160. Okej, więc niestety gra, którą bardzo chciałem odpalić na tym monitorze, niestety nie działa i to zakładam, że jest właśnie problem z tym ułożeniem monitorów, ponieważ wydaje mi się, że karta graficzna chyba nie lubi tego, jak jest to aktualnie zrobione, ponieważ jeden monitor jest normalnie natywnie 2K, drugi jest 1080p, ale jest super samplowany do 2K, a to jest 4K i wydaje mi się, że coś mu teraz nie styka. Spróbujmy odpalić jeszcze coś innego, na przykład... O, widziałem jednego. Dobra. No, zasłoniłeś, Michał, prawie cię zdjąłem. Dobra, jeden zdjęty. Ten dym mi strasznie przeszkadza. Ogólnie kolory są na tym monitorze takie stosunkowo dziwne. Nie są mocno usatorowane. Kurde. Odpalmy teraz Lightrooma. Zobaczmy, jak moje zdjęcia z aparatu 20-megapikselowe wyglądają właśnie na tym monitorze. To jest zdjęcie moje przedostatnie z Instagrama. To ono może być jeszcze skompresowane, ale jeżeli wrócimy... Okej, tutaj zdecydowanie widzę, że zdjęcie jest kompletnie nieostre, a tego na pewno nie widziałem właśnie u siebie. Tutaj mamy strusia. Struś, który też był na Instagramie. Wow. Jego skóra, znaczy skóra, sierść, nie mam pojęcia, co mają tak naprawdę strusie. Tak umarł, czyli obiektyw, który będzie, o którym będzie jeszcze odcinek i prawdopodobnie to będzie jego miniaturka. I też mamy bardzo duży właśnie detal. Czekaj, pokażę wam to dokładnie, jak to wygląda. Tak, to jest aktualnie najbliżej, jak się mogę dostać z aparatem. Spójrzcie po prostu, jaka tu jest ostrość. Patrzcie. To jest jakby żeberko, można tak powiedzieć. To jest właśnie ten metalowy case od V-Modów, który jest właśnie strzelony na 20 megapikselach.
jakie to jest tutaj ostre. Możecie dokładnie wszystko zobaczyć. Możecie dokładnie wszystko zobaczyć, ponieważ dzisiaj nie nagrywam swoim aparatem. Dzisiaj nagrywam aparatem, który jest praktycznie tym samym aparatem co mój, tyle że jest nowszą generacją i posiada 4K, więc jak najbardziej możecie zobaczyć cały ten detal, który jest tutaj właśnie zawarty. Tak samo tutaj spójrzmy na napis. Vimoda też wszystko normalnie, pięknie widać. Tak samo jeżeli byśmy chcieli zobaczyć tutaj menu właśnie całego Lightrooma, to też jest wszystko naprawdę ostre, wszystko jest naprawdę widoczne. No i aktualnie teraz mamy jeszcze włączony Stories of Destinies. Dawno nie nagrywałem żadnego gameplayu. Ostatni gameplay jaki nagrałem to był 2014 rok, coś takiego, wydaje mi się. I naprawdę to był Beatwolf V1 właśnie, jeżeli o to chodzi. Ale co mi się naprawdę w tej grze podoba, to jest właśnie styl walki, ponieważ mamy sobie takie pomniejsze drzewko RPG, które wam zresztą zaraz pokażę. I możemy sobie naszą postać dostosować pod względem właśnie jego umiejętności. Jak widzicie, możemy normalnie buffować postać pod względem punktów życia. Ale ja mam natywnie cały czas 100 punktów życia, ponieważ mój playstyle to jest właśnie grać bardzo szybko, robić szybkie komba i to jest właśnie nasze drzewko umiejętności, to zrobimy bardzo szybki gameplay tej gry. Mam wszystko wymaksowane, jeżeli chodzi o staminę, o prędkość chodzenia, wszystkie komba czy i tak dalej są zrobione. Nie ma w ogóle, gdzie jest tu życie? Nie ma w ogóle, mam nawet całkowicie zablokowane właśnie tutaj zbieranie więcej punktów życia, ponieważ po prostu tego nie chcę. I teraz sobie nawet jeszcze dołożę właśnie energię miecza. To wam pokażę, jak wygląda mój playstyle. To jest bardzo ciekawe. A to dobra. No tak mniej więcej, jeżeli chodzi o mnie. Tak właśnie się gra w Stories of Destiny. Naprawdę polecam wam tę grę. Ale wydaje mi się, że czas, żeby przejść do jakichś konkluzji, jeżeli chodzi o ten monitor, a także o jego użytkowanie. Dzisiejszym testowanym monitorem był Philips Brilliance BDM4037U, więc jeżeli chcecie właśnie poszukać jeszcze jego specyfikacji dokładnej, to zapraszam na stronę Philipsa, a także jego testy pojawią się prawdopodobnie za 2-3 tygodnie właśnie na TechPolsce. A dzisiaj to był taki właśnie luźny odcinek, żeby zobaczyć pierwsze wrażenia właśnie z tego, jak zakrzywiony 4K 40-calowy monitor będzie wyglądać. I szczerze powiedziawszy, nie widzę specjalnej różnicy, jeżeli chodzi o zakrzywienie, ponieważ bardzo dużo osób właśnie mówi, że jeżeli chodzi o zakrzywienie, to trzeba po prostu siedzieć dokładnie po środku, bo jeżeli będziemy siedzieć na przykład z prawej albo z lewej strony troszeczkę, to nam się zaczną załamywać z jednej strony kolory, albo też zacznie się robić taka jakby paralaksa dziwna, czyli po prostu zniekształcenia, ale szczerze powiedziawszy tutaj tego nie widzę. Tak naprawdę tutaj tego nie widzę. Mogę się troszeczkę tutaj obrócić w lewo i w prawo i cały czas widzę ten ekran normalnie. Choć trzeba przyznać, że zakrzywienie jest naprawdę minimalne, ale dzięki temu właśnie mamy po prostu jakby większy zasięg patrzenia i nie musimy tak bardzo obracać głowy, jak w przypadku na przykład dwóch monitorów 27 cali, jakie mam właśnie z tyłu. Wszystko to wygląda naprawdę ładnie. Oczywiście to, co się aktualnie dzieje na moim komputerze, czyli po prostu niedziałające aero i crashujące się gry, to jest jak najbardziej, wydaje mi się, kwestia tego, że po prostu aktualnie mam podłączone 4K, 2K i 2K samplowane z 1080p, więc wydaje mi się, że po prostu 980K sobie z tym nie radzi, ale spokojnie, jak tylko 2x27 odejdzie, to zostanie tylko i wyłącznie ten 4K, więc wtedy już wydajność powinna być jak najbardziej ok. Okej, to na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że taki luźniejszy materiał się wam także podobał, ponieważ czasami musimy odejść właśnie od tych wszystkich zasad, tych profesjonalnych przebitek i scenariusza, którego tak naprawdę nigdy nie mam, bo to i tak wszystko jest na spontanie tak samo jak i teraz. Oczywiście zapraszam na swojego Instagrama, na którym możecie zobaczyć Instastory, dzięki którym możecie troszeczkę lepiej poznać mnie, a także dowiadywać się szybciej o różnych wydarzeniach związanych z moim życiem, a także kanałem, a także zapraszam do lajkowania moich zdjęć, no i przede wszystkim do zostawienia lajka, a także komentarza pod tym odcinkiem. Tymczasem ja się będę z wami żegnał i widzimy się przy okazji kolejnych odcinków. Trzymajcie się i na razie.